Dzień dobry, w studiu tu Wrocław. Dziś gościmy pana Mieczysława Maja, kandydata na prezydenta Wrocławia z ramienia partii Wolni i Solidarni. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wolni i Solidarni to partia Kornela Morawieckiego, wybitnej postaci opozycji PRL. Ciężko było o poparcie tej, jakby nie powiedzieć, legendy? Długo zabiegaliśmy o poparcie pana Kornela Morawieckiego. Była oczywiście giełda nazwisk. No jednak w ostateczności, w ostatnim momencie pan Kornel zdecydował się poprzeć mnie jako kandydata na prezydenta miasta Wrocławia. No i czym pan go przekonał? Przede wszystkim przekonałem go swoją charyzmą, swoją młodością, energią i planem na przyszłość Wrocławia. No właśnie, młodością. Pan ma 29 lat, jest pan najmłodszym kandydatem na prezydenta Wrocławia. To dobry wiek, żeby rządzić tak dużym miastem? Uważam, że jest to wystarczający wiek na to, żeby rządzić Wrocławiem. Mam duże doświadczenie jako przedsiębiorca. Wiem, na jakich zasadach działa biznes i na takich samych zasadach chciałbym, aby działało miasto Wrocław, a szczególnie niektóre departamenty. Pan zarządza dużym przedsiębiorstwem? Ja zarządzam swoją jednoosobową firmą, jednak biorę udział w dużych projektach z bardzo dużymi firmami polskimi. Czy we Wrocławiu jakieś utrudnienia dla przedsiębiorców, są ułatwienia, jak pan to widzi? Znaczy to jest raczej problem globalny, który raczej jedyna możliwość, żeby go rozwiązać, to na szczeblu rządowym. Tutaj we Wrocławiu przede wszystkim głównym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest transport. Szczególnie dla tych, którzy prowadzą sprzedaż hurtową, detaliczną. To jest jednak chyba główny problem dla przedsiębiorców. Utrata czasu i pieniędzy na transporcie. Tu mówimy o transporcie kołowym, tak? Tak, transporcie kołowym, tak. Czy pan się zgadza z tym, że kierowcy są szykanowani, jak to mówił jeden z pana kontrkandydatów niedawno na konferencji prasowej? Czy ja uważam, że częścią Wrocławia są również kierowcy i powinniśmy tak równoważyć wszystkie interesy mieszkańców Wrocławia, aby również wesprzeć kierowców we Wrocławiu. No ale cały czas słyszymy ze strony nawet obecnej władzy, że tych kierowców we Wrocławiu, na wrocławskich ulicach tych samochodów jest za dużo i trzeba coś z tym zrobić. Zgadzam się i będzie coraz więcej. Miasto się rozwija. Obecnie mamy bardzo małą średnią, jeśli chodzi o przesył. Jest to 20 parę na godzinę auta się poruszają po Wrocławiu. Jest to jedna z najmniejszych tutaj prędkości, jeśli chodzi o Polskę. Więc żeby to poprawić, musimy jak gdyby ruch komunikacyjny, jeśli chodzi o przenieść w dół, czyli musimy wybudować metro w perspektywie 20-letniej. No ciekawy pomysł, bo niektórzy twierdzą, że we Wrocławiu się nie da, nawet przez warunki geologiczne, jakąś wodę pod miastem. Mhm. Czy pan to badał w jakiś sposób, czy to jest w ogóle możliwe, żeby we Wrocławiu powstało metro? Panie redaktorze, temat jest naprawdę bardzo prosty. Już w 1863 roku powstało pierwsze metro w Londynie. Kiedy były plany na budowę metra we Wrocławiu przez Niemców, to już wszyscy mówili wtedy, że to już jest późno, że jesteśmy spóźnieni do reszty świata, jeszcze przed wojną. Pierwsza linia metra miała powstać w 1940 roku już we Wrocławiu. Oczywiście przeszkodziła temu wojna. Dlatego uważam, że wiele, wiele lat po wojnie, jesteśmy w 2018 roku, miasto zasługuje na metro. Jeśli nie weźmiemy się za to, nie zabezpieczymy gruntów pod budowę metra, to miasto w perspektywie 20-letniej, jeśli to metro nie powstanie, będzie totalnie sparaliżowane. A czy nas w ogóle stać na metro, bo to jest ogromny koszt, a tak naprawdę we Wrocławiu oszczędzamy na tym, żeby nie kupować najdroższych tramwajów, tylko kupujemy te tańsze. To jest ostatni przetarg na moderusy. Oczywiście tramwaje, autobusy są bardzo ważne w komunikacji miejskiej, ale one muszą być tylko dodatkiem do metra. Metro jest bardzo dużym przedsięwzięciem. Może być nawet największym przedsięwzięciem w historii. Porównywalny na przykład do budowy stoczni w Gdyni. Wtedy też nikt nie spodziewał się, że państwo takie jak Polska może zbudować taką wielką inwestycję. Centralny okręt przemysłowy. Metro jest strategiczne również dla państwa polskiego. Muszą być pieniądze również rządowe, ale również pieniądze unijne. Proszę zobaczyć na lokalizację miasta Wrocławia. Jest to miasto nie tyle istotne dla Polski, ale jest to również miasto istotne dla Europy. Dlatego liczę również na pieniądze unijne. To metro byłoby bezpłatne, czy byłoby płatne? Bo to jest ostatnio też nośny temat, czy komunikacja miejska w mieście powinna być bezpłatna. Czy ja uważam, że trzeba podtrzymać status obecny, jeśli chodzi o komunikację. Dodałbym tylko bezpłatną komunikację dla kobiet w ciąży, spodziewających się dziecka. A jakieś inne pomysły pana na Wrocław? My przede wszystkim stawiamy w naszym programie jako Wolni i Solidarni na rodzinę, jako najmniejszą komórkę społeczną. Nie wyobrażamy sobie tego, że osoby młode
stawiane są przed nim jakieś bariery wejścia, czyli na przykład brak dostępu do żłobków, czy utrudniony dostęp do przedszkoli. Musimy ten problem rozwiązać radykalnie, bardzo szybko i rozwiążemy ten problem już w pierwszym roku naszej prezydentury. W jaki sposób? Bo to jest problem, z którym obecne władze walczą i jak widzimy, nie zawsze się udaje. Panie redaktorze, ja jestem przedsiębiorcą i uważam, że każdą złotówkę, którą wydaję, obracam dwa razy, zanim ją wydam. Uważam, że jeśli są pieniądze na wybudowanie pomnika, czy co tam jest przed Teatrem Kapitol Arlekin za 1 000 000 zł, jeśli nas stać na takie fanaberie, to również nas stać na żłobki i przedszkola we Wrocławiu. Panie redaktorze, to jest bardzo istotne. Ja również chciałbym dodać, że jestem osobą młodą. Często podróżuję po Europie, prawda? Widzę różne miasta, jak funkcjonują, ale co od razu przykuwa mojej uwadze? Słyszę język polski. Bardzo dużo czasu spędziłem w Oslo, w Norwegii, byłem również w Londynie. Ciągle słyszę język polski, polski. Mówię, dlaczego oni tam są? Przecież miasto Wrocław zasługuje na nich. Przyjedźcie do nas. Zapraszamy was. Ale wraz z tym, jak dorastałem, również zakładałem rodzinę, ja już ich rozumiem. Przede wszystkim bariera wejścia. Tutaj musimy myśleć o perspektywach dla tych młodych osób, a między innymi właśnie miejsca w żłobkach i przedszkolach. My musimy przyciągnąć tych młodych ludzi pewną ofertą. I ja zapraszam wszystkich, w całą Polonię, szczególnie właśnie z Oslo, Londyn, do Wrocławia. Ale Wrocław już teraz jest podobno miastem przyjaznym właśnie przedsiębiorcom, do którego ludzie chętnie przyjeżdżają. Bardzo dużo mamy Ukraińców, którzy właśnie wybierają nasze miasto też. Panie redaktorze, ale ja chcę Polaków we Wrocławiu, którzy mieszkają za granicą, chcę ściągnąć Polonię z zachodu. To temat imigracji jest innym tematem. To się nie skupia. No tak, no ale to miasto się podoba, tak? No podoba się ludziom, którzy przyjeżdżają do nas i wybierają akurat Wrocław, a nie inne miasta. Miasto jest atrakcyjne z tego względu, że jest położone kapitalnie. Proszę zobaczyć, miasto ma wszystkie sieci, połączenie z sieciami komunikacyjnymi na północ, na południe, w przyszłości, na zachód i na wschód. Ale również, rozwija się również na przykład w stronę Zielonej Góry, na północny zachód, na południowy zachód, w stronę Jeleniej Góry, powstają nowe drogi. Wrocław siłą rzeczy lokalizacyjnie będzie ściągał takiego typu inwestycje. I pytanie, jak bardzo miasto i zaangażowanie miasta ściągnęło te inwestycje, a jak bardzo lokalizacja? A co pan sądzi na temat zieleni? Zmienimy trochę temat, bo to też jest taki ostatnio dość mocny argument w kampanii wyborczej. Czy tej zieleni we Wrocławiu jest za mało, za dużo? Powinniśmy może walczyć o ten tytuł Europejskiej Stolicy Zieleni? Panie redaktorze, my musimy przede wszystkim zawalczyć o młodych ludzi, ale jednak jeśli chodzi o zieleń, to najważniejsze jest prawidłowe planowanie miasta, tak abyśmy się nie zamykali. Proszę zobaczyć na linie tramwajowe, które nie mogą mieć kontynuacji, ponieważ jest wszystko zamknięte. Tak samo jest z zielenią. My musimy przewidzieć, w którym miejscu jest potrzebna zieleń, czyli planujemy nowe osiedla, miasto się rozwija, planujemy również żłobki, przedszkola, ale również na przykład park czy ośrodki rekreacyjne. Właśnie przechodzimy do tego słynnego planowania po wrocławsku, tak? Czyli nowe osiedla powstają i nie powstaje infrastruktura. Jak pan będzie prezydentem Wrocławia, jak to będzie wyglądało? Tutaj absolutnie zabieramy się do tego w pierwszej kolejności, zabezpieczamy grunty pod budowę metra i szacujemy, co można jeszcze zrobić, czyli przede wszystkim, jakie linie tramwajowe można przedłużyć, gdzie może powstać osiedle i jeśli już wydamy zgodę na to, że to osiedle powstanie, to przede wszystkim na zasadach przyzwoitych dla mieszkańców, czyli zabezpieczamy im tyle, ile możemy żłobki, przedszkola, tak żeby nikt nie musiał się martwić, że zabraknie dla nich miejsc. Ale nim to się stanie, trudna walka przed wami, Wolni, Solidarni, póki co w sondażach no nie mają najlepszych notowań, albo w ogóle nie są nawet ujmowani. Na jaki wynik pan liczy? Zanim zostałem ogłoszony jako kandydat prezydenta miasta Wrocławia, Wolni, Solidarni popierali pana Butwickiego. Tam sondaże opierały się około 10%. Na ten wynik oczywiście liczymy. Ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że my jesteśmy partią młodą, ale na bardzo twardych fundamentach. Na fundamentach Solidarności Walczącej. Na fundamentach Armii Krajowej. Nie wzięliśmy się znikąd. Jesteśmy organizacją ogólnopolską o silnych korzeniach. Korzeniach tak silnych, które udały
się w walce, to udało się nam w walce z totalitaryzmem zwyciężyć, mówiąc ogólnie. Czyli pan Kornel Morawiecki pokonał totalitaryzm. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Odłączyliśmy się od żelaznej kurtyny. Polska była jako pierwsza, więc proszę zobaczyć, że korzenie, tradycje nasze są bardzo, bardzo, bardzo głębokie. Pan Butwicki zrezygnował z wyborów, bo nie udało się stworzyć większej grupy popierającej jego kandydaturę. Nie lepiej było się dogadać z innymi partiami, innymi komitetami o podobnych poglądach, no bo jednak ta metoda proporcjonalna premiuje te większe komitety. Nie próbowaliście się dogadać, nie wiem, z Prawem i Sprawiedliwością, z ugrupowaniem Kukiz 15? Będziemy podejmować po wyborach decyzji najlepszej dla mieszkańców Wrocławia. U nas jest taka dobra sytuacja, że mamy bardzo mocny komitet i bardzo silną drużynę. Potrzebowaliśmy właśnie tylko silnego lidera, który doprowadzi nas do dobrego, do sukcesu, do dobrych wyników. I pan takim liderem jest? Jestem głęboko przekonany, że tak. Jako sportowiec, wyczynowy sportowiec, który nie boi się ciężkiej pracy, uważam, że jestem dobrym liderem. Wspomnijmy tylko, że ma pan też poparcie bardzo znanych sportowców, pana Bartnika, pana Haruckiego i pana Kozakiewicza. Liczy pan na to, że po wyborach będzie mógł pan cieszyć się ze zwycięstwa albo z wyniku, tak jak pan Kozakiewicz w Moskwie? Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że tacy wybitni sportowcy, medaliści olimpijscy, tacy jak właśnie pan Kozakiewicz, czy zwycięzca Tour de Pologne z 1979 roku, pan Harucki, poparli mnie jako kandydata prezydenta miasta Wrocławia. Jestem głęboko przekonany, że pracę, którą włożyłem dla kadry Polski, która owocowała wynikami na arenie krajowej oraz międzynarodowej, ta sama praca przełoży się na rzecz miasta Wrocławia przy realizacji kluczowych projektów, m.in. właśnie budowy metra we Wrocławiu. Jeśli pan wygra wybory, powiedzmy, będzie pan pierwszy, najlepszy wynik, pokaże pan gest taki, jak pokazał pan Kozakiewicz? Myślę, że pokażemy ten gest wspólnie, jako Wolni Solidarni, wspólnie z panem Kozakiewiczem. Jednak to będzie gest bardziej przyjemny, będzie to gest, raczej podniesiemy dłonie ku zwycięstwu. To dziękujemy. Będziemy się przyglądać pana karierze i poczynaniom młodych, wolnych i solidarnych. Naszym i państwa gościem był pan Mieczysław Maj, kandydat na prezydenta Wrocławia, Wolni i Solidarni. Dziękuję panu, dziękuję państwu.